Niewiele działo się w sobotnim starciu siarki z rezerwami Krakowi. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo, a główną rolę w tym meczu odegrali sędziowie. W pierwszej połowie najgroźniejszą sytuację dla siarki stworzył w 29 minucie Kamil Kargulewicz. Strzał jednego z najlepszych obecnie piłkarzy tarnobrzeskiej drużyny obronił bramkarz gości. Z kolei golkiper siarki bardzo dobrze spisał się w końcówce pierwszej połowy, broniąc trudny strzał pod poprzeczkę. Gdy wydawało się, że w tym meczu nic się już nie zmieni, w 90 minucie sędzia w dość kontrowersyjnych okolicznościach podyktował rzut karny dla gospodarzy, który na bramkę zamienił Arkadiusz Gajewski, pieczętując tym samym trzecie z rzędu zwycięstwo siarki na własnym stadionie. Myślę, że ten mecz był bardzo szybki, był bardzo agresywny, dużo było spięć. Na boisku w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie trzy bardzo dobre sytuacje, gdzie musimy z tego przynajmniej jedną, dwie strzelić. I później tak się kończy, druga połowa też nerwowa, sędzia gwiżdże karnego, nie wiem na jakiej podstawie w ogóle taka sytuacja ten karny był. I mecz się przegrywa, no niestety, jak my nie będziemy strzelać bramek, to nie będziemy tych meczów wygrywać, a dzisiaj była szansa ku temu, żeby tak zrobić. Nie zagraliśmy dzisiaj wielkich zawodów, zdaję sobie z tego sprawę, nie szło nam. Pomimo tego, że mieliśmy sytuację w pierwszej połowie, przede wszystkim Kamila Kargulewicza, bramkarz zespołu Krakowi był dobrze dysponowany, no ale uważam, że trafiliśmy na dobrze usposobioną drużynę Krakowi, która często wymieniała pozycje, miała w swoich szeregach zawodników, którzy potrafili wygrać pojedynek 1-1. I ten mecz był bardzo trudnym meczem, ale nie ukrywam, że na pewno nie były te nasze, jakby to powiedzieć, zawody na tyle dobre, na jakie byśmy sobie chcieli. Niemniej jednak najważniejsze dla nas jest to, że wygraliśmy. Ta determinacja tych zawodników, którzy weszli, pociągnęła zespół. Szkoda, że też przytrafiła się tutaj kontuzja Bartkowi Wiktorowi, nie wiemy jeszcze dokładnie jakiego charakteru jest ta kontuzja. Na pewno te przerwy w grze trochę nas wybijały z rytmu. Drużyna gości kradła te minuty, co jest zresztą rzeczą naturalną zawsze. No ale w konsekwencji wygraliśmy. Nie będę tutaj oceniał pracy sędziów, czy było sprawiedliwie, czy nie było, to nie mnie oceniać. No i jakby to określić, cieszę się niezmiernie z trzech punktów i gratuluję drużynie charakteru, ale też chciałem przy okazji podziękować kibicom, którzy naprawdę przez cały mecz nas wspierali i z pewnością też tutaj byli dzisiaj naszym 12 zawodnikiem, co jest dla nas wszystkich na pewno istotną rzeczą. Już w sobotę mecz, na który nie trzeba specjalnie zapraszać kibiców, czyli derby Podkarpacia pomiędzy Siarką a Stalą Stalowa Wola. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Z kolei w środę 30 września w ramach półfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola Siarka zmierzy się w Zbytniowie z miejscowym LZS-em. Rywal podopiecznych trenera Opalińskiego zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rozgrywkach w stalowowolskiej klasie B w grupie drugiej. W drugim półfinale grająca w klasie A Sparta Jeżowe podejmie Stal Stalową Wolę. Między meczami z Krakowią a Stalą Stalowa Wola piłkarze Siarki mieli kilka dni odpoczynku, z kolei Wiślacy rozegrali w minioną środę zaległy mecz piątej kolejki z Podhalem. Wynik spotkania otworzył już w 10 minucie efektownym strzałem Damian Lepiasz, obrońca zespołu z Nowego Targu. Jednobramkowe prowadzenie Podhale utrzymało aż do 80 minuty, kiedy to niefortunna interwencja Dawida Dynarka zakończyła się samobójem, a w konsekwencji golem wyrównującym dla Wisły. Sandomierzanie poszli za ciosem i 3 minuty później strzałem głową bramkarza gości pokonuje Kamil Bełczowski, ustalając wynik na 2-1 dla Wisły. Wiedzieliśmy, z jakimi problemami się borykamy. Mamy trochę dołek fizyczny i to było widać w drugiej połowie i uważam, że to było główną przyczyną tej naszej porażki. Duża ulga po tym meczu we wrześniu. Ten nasz dorobek punktowy nie był taki, jakbyśmy tego tak naprawdę oczekiwali, a dzisiaj jeszcze do nas przyjechał bardzo wymagający rywal. W niedzielę 27 września Wisła podejmie rezerwy Krakowi. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 15. Pod dyktando rezerw Siarki toczyło się spotkanie 9 kolejki klasy okręgowej z ŁKS Łowisko. Podopieczni trenera Szkutnika zasłużenie zainkasowali w tej kolejce 3 punkty.
Wynik spotkania otworzył w 10 minucie Bartosz Sulkowski. Pauzujący za kartki zawodnik pierwszego zespołu pewnie wykorzystał podyktowany przez sędziego rzut karny. W 21 minucie prowadzenie Siarki podwyższył Gabriel Skrzypek. Ten sam zawodnik w 70 minucie ustalił wynik spotkania na 3-0 dla rezerw. To znaczy, tak szczerze, co do meczu, no to mówię, no dużo lepszy, znaczy dużo, no lepszy zespół po prostu, no widać, że wzmocnienie z ligi po prostu z pierwszej drużyny, to widać było na boisku i tam nawet nie ma dyskusji po prostu. No u nas problem był taki, że w tamtym wcześniejszym meczu dwóch podstawowych zawodników, praktycznie najlepszych, kontuzje nieszczęśliwe, także, że odpadli mnie nie wiem na ile, także tutaj no tak wyszło jak wyszło. Troszkę myśmy, pierwsza połowa tak jakby wyglądała, jakbyśmy się wystraszyli po prostu zespołu Siarki, podeszli wyżej, po prostu ciężko nam było wymienić 2-3 podania, no i po prostu wyszło. No w drugiej połowie już troszkę lepiej to wyglądało, no ale mimo wszystko, no tak jak mówię, gratuluję zespołowi przeciwnemu, bo byli lepsi, nie ma dyskusji, choć mówię, no wzmocnienia było widać po prostu, że ogranie i że to zespół jest po prostu ligowy. Na pewno dzisiaj cieszy wynik meczu, no i tak samo gra, która momentami naprawdę mogła się podobać. Uważam, że w dzisiejszym meczu naprawdę zdecydowanie byliśmy tu lepszym zespołem od Łowiska. I na pewno zasłużenie wygraliśmy. Uważam, że jeszcze mogliśmy dołożyć parę bramek, bo były ku temu sytuacje. Przecież dwóch bramek sędzia nie uznał bocznych. No mi ciężko określić, czy był spalony, czy nie było spalonego, no ale podsumowując, tę sytuację naprawdę mieliśmy i na pewno cieszy to zwycięstwo. W ramach 10. kolejki stalwowolskiej klasy okręgowej rezerwy zmierzą się w Chwałowicach z Jeziorakiem. Stal Nowa Dęba zaś, która w minionej kolejce przegrała w Kamieniu 0-3, podejmie Czarnych z Lipy. Pierwszy punkt w rundzie jesiennej wywalczył OKS Mokrzyszów, remisując w derbach z juniorem z Zakrzowa 1-1. Na prowadzenie OKS wyszedł w 12 minucie po bramce strzelonej przez Władysława Hawryliaka. Junior wyrównał w 82 minucie dzięki trafieniu Mateusza Szlęzaka. Drużyna moja w pierwszej połowie wyglądała w miarę dobrze, w drugiej połowie troszkę zabrakło sił. No pracujemy, zobaczymy, no tam szkoły, praca, no wiadomo, taka klasa, no jaka jest, no starają się chłopaki jak mogą, no coś tam próbujemy zdziałać, poprawić ten stosunek punktowy. Może już troszkę nam się wydawało, że jesteśmy lekko ponad poziom OKS Mokrzyszów. Nie. Gospodarzy sprowadziła nas bardzo szybko na ziemię i no wiemy, w którym jesteśmy miejscu, tak jak mówię. I no to, że kilka punktów zdobyliśmy, to nie znaczy, że będzie nam łatwo w innych meczach. To nie tak jest. Nie tak jest. Chłopaki wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, że niestety wszystko trzeba zapracować sobie na boisku, wybiegać walką, wywalczyć. No tak jest. Niepokonaną drużyną w stalwowolskiej klasie A w grupie pierwszej pozostaje OKS Wielowieś, który pokonał w derbach Koniczynkę z Ocic 4-2. Zwycięską pasę zakończyła Wspólnota, która tym razem przegrała w Woli Baranowskiej 2-3. Przegrał też Wisan w Żabnie 0-1. W ramach 10. kolejki Wspólnota podejmie Sannę Zaklików, Junior LZS z Krzątki, Koniczynka LZS z Żabna, OKS Mokrzyszów pojedzie do Dąbrowicy, OKS Wielowieś zaś do Skowierzyna. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosły rezerwy Wspólnoty, pokonując w Chmielowie Płomień 3-1. W ramach ostatniej kolejki w rundzie jesiennej w stalwowolskiej klasie B w grupie pierwszej, druga drużyna z tarnobrzeskiego Serbinowa podejmie Płomień Trześń.